10 kwietnia 2010 roku Polskę obiegła wieść o katastrofie samolotu zmierzającego do lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie było 96 osób, które zmierzały do Katynia, miejsca, w którym NKWD dokonało okrutnej zbrodni na blisko 22 tysiącach polskich obywateli. Wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej był prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka, ostatni prezydent rządu na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowództwo polskich sił zbrojnych, duchowieństwo, parlamentarzyści, oficerowie BOR, załoga samolotu i osoby zaproszone przez prezydenta do udziału w planowanych na ten dzień obchodach 70. rocznicy mordu katyńskiego. Wkrótce po tej wstrząsającej informacji do Polski przez kilka dni docierały kolejne trumny, a Polacy trwali w żałobie. Od tego tragicznego dnia upływa właśnie 10 lat. Cześć ich pamięci.